Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki. A oto oczywiście Pillars of Eternity. Tak więc, w ostatniej przygodzie udaje nam się w końcu dotrzeć do wioski i zobaczymy, co nas tutaj czeka. Bez zbędnego oczywiście gadania. I oczywiście kolejna scenka, bo jakby inaczej, nigdy ich nie za mało. Chociaż nie ukrywam, nie bym sobie pograł z jakimiś krótszymi dialogami tutaj niż tej dłuższej scenki. You must be one of the new settlers. Welcome to Gilded Vale. You'll be pleased to know that we've had some recent vacancies here. Powiem wam szczerze, nie wiem co wybrać. Patrząc na cały, powiedzmy, z perspektywy RP oczywiście, co ja bym wybrał. Dobra, niech będzie postradzał jej zmysły? Nie dziwnego, że tutaj tak pusto. Jedną odpowiedzią jest brzęczenie much wokół drzewa. Oczywiście, we'll need to make some inquiries first. The inestimable Lord Radric the Seventh has taken great pains to insulate our town from Widewind's legacy. Have you ever sired a hollowborn child? No cóż, nie. Are you absolutely certain? Lord Radric has made it his first priority to eliminate this scourge from our village. No tak, tak, chcecie usunąć to wszystko z wioski? I to nie jest trudne, przyznam szczerze. Najłatwiej po prostu zrobić to przez, no nie wiem, wymordowanie całej populacji wioski. I should warn you, stranger. Here in Gilded Vale, we have a special place for dissidents, charlatans, and those who would hide a curse in our midst. No, i pokazujemy drzewko. His lordship's wife is with child and due any day now. Without his approval, I shan't be able to find you a permanent settlement. It will have to wait until after the birth. We can continue our interview then, after the bell tolls from Radric's hold to signal my lord's new heir. In the meantime, you can find temporary accommodations at the inn, just southwest of here. Odkąd zetknąłem się z Beywickiem, czuję się dziwnie. Czy ktoś może mi tu pomóc? Whatever your problem, it sounds like a matter for an animancer. However, the only animancer in Gilded Vale isn't in any condition to speak. Consider yourself fortunate. After she failed Lord Radric, we saw to it that she wouldn't profit from the misplaced trust of others. A bad cure is often worse than none at all. But if you're set on finding a bottle of troll piss or a dead Audra pebble to rub on your forehead, you're welcome to check her pockets. A little corpse stink is nothing when you're digging for shit. My advice, however, is to be satisfied that you escaped and leave it at that. No, jeszcze jakieś pytania, zadaję śmiało. No więc wspomniałeś coś o próżnorodnych i dziedzictwie u Voidvena. Zapomniałem, że w obcych krajach nie macie tej klątwy. Próżno złudzeni to plaga zesłana na Jelenie Boże niemal 15 lat temu. Dzieci rodzą się bez dusz. Biedne, durne stworzenia, które oddychają, ledwie co, ale nie są tak naprawdę żywe. Niektórzy powiadają, że próżno zrodzenia to choroba, inni, że to kara boska. Prawdę powiedziawszy, nikt nie wie na pewno, ale zaczęły się po wojnie świętego, więc zjawisko to zaczęto nazywać dziedzictwo Voidvena. Czemu Voidvena, nieważne. Dziedzictwo prędzej, ale nieważne. Na cześć tego paskudnego, bluźnierczego samozwańcę. Rozumiem. Dobra. Może dopiero o tym nie wspominać, patrząc na to, jaki jest tutaj kult tych wszystkich, powiedzmy, obiektów. Więc po prostu żegnam. I kto by się spodziewał akurat w tym momencie dzwony? Two tolls. Let that be the last. Three. Gods have mercy. No, jak można się spodziewać po ich... No właśnie wracając, jak można się spodziewać po tym, co mówili? Raczej trzy dzwony nie zwiastują czego dobrego. Three bells toll only for the death of a Radric. If
fear Lord Radric's heir is lost, or else Hollowborn, and so lost all the same. You should tread carefully. Circumstances have changed a great deal. Co się stało? Będę wiedział więcej, kiedy przybędą gońcy. Może doszło do powikłań przy porodzie, ale to nie twoja sprawa. Co masz na myśli? Przybywasz do nas w czasie żałoby. Dziedzictwo uderzyło w samo serce Złoconej Doliny. Musimy podwoić nasze wysiłki, by odpokutować wobec Berata. Czy to wpłynie na ofertę? W tej chwili niczego nie jestem pewien. Radzę ci nieco wypocząć, w gospodzie albo w stajni. Jak sobie chcesz. Odszukaj mnie później. Niedługo będę wiedział więcej. Dobra, żegnaj. I cóż, powinniśmy właśnie się udać teraz do gospody. Ale zanim to, co jednak... Ja bym trochę się porozglądał. Poszukiwanie jakichś grzybków czy czegoś. Może się okazać się przydatne. I swoją drogą, mam tu jeszcze takiego bardzo ciekawego NPC-a. Póki co nie będę nic z nim robił, ale powiem wam tyle. Jeśli gracie, jesteś tak zwanym power gamerem, czyli chcecie wszystko optymalizować dobrze i w ogóle, a gracie jedną z klas takich bardziej wojowniczych, jest taka opcja jak A. Tutaj możesz do niego kliknąć, wywołać atak, ubić go i dostaniecie jedną z wytrzymalszych zbroi dostępnych na początku gry. W sumie nie jestem pewien, czy nawet nie jest najlepsza, jaką można dostać. Bo wiecie, jak już wspominałem, są różne rodzaje, każdy ma tam jakieś inne właściwości, a to jest chyba najcięższa i najwytrzymalsza ze wszystkich, czyli płytowa. Co prawda w wersji podstawowej, no ale rozumiecie, tak czy jak, nie ma co narzekać. Ale póki co nie będę się tym zajmował, może idźmy dalej. Widzisz cztery osoby stojące w pobliżu drzwi gospody. Podniesione głosy i gestykulacja sugerują narastającą sprzeczkę. Pierwsza postać podnosi ręce, próbując uspokoić pozostałe. Jej twarz częściowo przysłania kaptur, ale wzrost i postawa wskazują, że jest elfem. I meant no offense. Let's put this matter to rest over a round, shall we? My treat. Hoping to soothe our pride with a few Adira coppers, eh? We don't need your coin. Co tu się dzieje? Drwi sobie z nas. Chociaż daliśmy mu schronienie. Widać, ile warte są te słynne edyrskie maniery. Nie życzymy sobie takiego traktowania ze strony cudzoziemców, zwłaszcza z Edyru. Ciebie to też się tyczy. Nie wtrącaj się. Myślę, że ciekawe naprawdę teksty tutaj lecą. I powiem wam jedną rzecz. Cofnijcie sobie ten filmik, posłuchajcie jego pierwszy tekst i teraz ten obecny. Żeby nie było, nie wiem, o co chodzi, ale wydaje mi się, że to jakby dwa różne głosy mówiły. Ale mniejsza z tym. This is a misunderstanding. I didn't say whatever it is you think I said. We've nigh quarrel. That's where you're wrong. Na waszym miejscu bym go nie ruszał. A nie wie co czemu. Sięga po coś, ale nie po lapioru pasa, czyli ma albo różdżkę, albo sztylet do rzucania. Nie wyglądacie na takich, co dadzą sobie z tym radę. Patrzą po sobie, jeden z nich dwukrotnie ostrzegawczo kręci głową, a potem zwraca się do ciebie. Na razie dość, ale niech on lepiej uważa, bo my się nigdzie nie wybieramy. Odwraca się, by odejść. Rzucając najpierw gniewne spojrzenie na elfa. No, i w ten sposób rozwiązaliśmy sprawę pokojowo, bez mordowania wszystkiego nawzajem. Kiedy cała trójka oddala się chwiejnym krokiem, elf zwraca się do ciebie. Napięcie niemal znikło z jego gładkiej twarzy. Not quite how I hoped to get to know the neighbors. Thank you for your timely assistance with that awkward situation. Myślę, że mogłem pomóc. Uprzejmość jest rzadko spotykana w tej okolicy. Podobnie jak towarzystwo rodaka. Poprawię kaptur, a ty zauważasz pozostałości po ozdobnych haftów na jego rękawiczach. Jego buty, chociaż urządzone kurzem z wielomiesięcznych podróży, są solidne i dobrej jakości. Myślę, że introduction są in order after that little fiasco. Aloth Corvisor, at your service. Jak to doszło do tego, że tutaj utknąłeś? To dość długa historia. I'm a wizard by training.
and an adventurer by necessity. I was born in the Seathwood, part of the mainland of the Adir Empire, and both of my parents served the nobility, which afforded me an education for which I am grateful. However, there were no open positions in those houses, and so I decided to seek new means in a new land. And how exactly did you come to be here? Podróżowałem z karawaną, ale się rozdzieliliśmy koło jakichś ruin. Griffin ruins? Well, those can be dangerous places during the best of times, which these are not. And half the locals would arrest you for trespassing and the rest would kill you outright. I'm curious. What exactly did you find there? And you survived? I've heard such a thing was impossible. But it seems you either have a knack for timing or the favor of the gods. Czym narażyłeś się tej trójce? I'm afraid that was a matter of misunderstandings and mistranslations. It doesn't help that people in these parts remember their war with Adir like it was yesterday. Ale rzuciłeś dość lubieżną sugestię odnośnie siostry jednego z nich. Ach, co? Próbowałem wyjaśnić, że źle usłyszeli. Po paru kwartach to o to nie trudno. A różnica akcentu nie pomaga. Rozumiem. Cieszy mnie to. Może porozmawiamy o czymś innym. Dobrze. No fajnie by było, ale lepiej już pójdę. How should I, given recent events? It's just as well. I've had enough of the watered wine and lumpy beds at the inn. They say even the owner tired of the place. Just up and left one day. It explains quite a lot about the upkeep. Perhaps I could join you. I could use a change of scenery, and I find it's better to travel in numbers. Ja również. Chodźmy. Excellent. Więc. I shall follow you. I w ten oto sposób mamy kolejnego członka drużyny. Alot. Pierwszy właśnie czarodziej. I jeśli o niego chodzi, powiem wam tyle. Postać niezwykle ciekawa. Przetrwanie? Nie. Muszę mu dać atletykę chociaż na 2. No i podnieść wiedzę trochę. A nie, jeszcze mam tutaj wolne punkty. Dobra, to jeszcze wiedzę bardziej. Mam tyle. Tyle, na ile go znam. Fajna postać. Ale niestety nie rozumiem do końca jego motywów niektórych i w ogóle. Jak mówiłem, gry nie dużo doświadczyłem, więc nie ma co się dziwić. Ale mniejsza z tym, póki co zajmijmy się może właśnie dobraniem umiejętności. Chyba wezmę mu tą zdolność, będzie spokój. A jeśli teraz chodzi o talenty. Jako że jest magiem, można byłoby skorzystać z jakichś rzeczy typowo związanych z magią albo coś. Tylko powiem szczerze, nie znam się do końca na tym, nie wiem co byłoby najlepsze. Nie wiem, może to. Niby to takie trochę moc druida, więc nie jestem pewien, czy jest to aż tak przydatne. Chociaż zawsze będzie jakiś darmowy czar. Wiecie, nic szczególnego, ale przynajmniej cokolwiek. Natomiast z drugiej strony są też istotniejsze rzeczy, jak na przykład uderzenie grimoirem, gdy już przeciwnik podejdzie. Albo sam w sobie efekt wybuchu, który powoduje, że wszystkie broni, typu właśnie takie różdżki, berła, kostury, mini, to chyba nazywa się blaski, nie wiem czemu. Ogólnie właśnie biją obszarowo, z dodatkowymi niektórymi efektami. Fajne. Więc pomyślę, że bym mu to mógł wziąć, ale ze względu na sytuację, jaka będzie mnie pewnie spotkała i w ogóle bardziej przydałoby się urok tajemnicy albo piętno kandydata. Przy czym chyba wezmę piętno kandydata. Zawsze ewentualnie można to potem go przerestować za trochę kasy. Ale wezmę to, bo jednak no, zdolność, która pozwala obniżyć niektóre odporności. Już nie, dobra. Odbicie i refleks minus 8 to nie jest jakieś takie wspaniałe. Mówię szczerze, żebym to nawet wziął tylko. Gram na normalnym. Nie sądzę, żeby to było potrzebne do przechodzenia. Dobra, wezmę uderzenie grimoirem. W ten sposób, jeśli ktoś już z niego podejdzie, będę mógł jeszcze uratować sytuację. No i w ten sposób nasza drużyna ponownie zaczyna się kształtować, ale o tym wszystkim nie będę musiał teraz gadać. Najlepiej będzie, jeśli po prostu wlizimy sobie do karczmy, pogadamy z właścicielką, pozbieramy questy i inne tego typu sprawy. O, pozdrawiam i witam w gospodzie pod czarnym ugarem.
Karczmarka kłania się grzecznie. Proszę siadać, gdzie wygodnie. Może na pitku, albo izbę? Mam w tej chwili dwie wolne izby. Obawiam się, że nie możemy dziś zaproponować przyzwoitego posiłku. Chyba, że ktoś lubi zimną owsiankę. Macie tylko owsiankę? Alot patrzy na ciebie i szybko kręci głową. Nie z wyboru, zapewniam. Kiedyś serwowaliśmy najlepsze posiłki w Jeleniobożu. Po prostu ostatnio zupełnie nie mamy szczęścia. Zbiory były marne i zapasy nam się kończą. Wysłałam ten Frita na północ po zapasy. Jest naszym kucharzem. Prawdziwym artystą, jeśli chodzi o porządną pieczeń. Miał wrócić parę dni temu. A tu ani śladu. Dopiero co przyjęłam gospodę po poprzednim właścicielu. Nie wiem, co zrobię, jeśli nie wróci. Mogę spróbować go dla ciebie znaleźć. Naprawdę? Byłabym bardzo wdzięczna. Podróżował przez leśny jar. Pewnie nic poważnego, pęknięte koła albo coś. Ale trochę się martwię. I jeśli doprowadzicie go bezpiecznie do domu, zapewne wszyscy tu będą was wychwalać. Nikomu nie smakuje moja owsianka. Dobra. Czekaj, zobaczmy, co macie na sprzedaż. Ale to otwiera usta, by coś powiedzieć. Ale zmienia zdanie. Dla mnie nic. Dziękuję. Oczywiście, brakuje nam ostatnio towarów, ale wkrótce powinna być dostawa. Aha. I faktycznie nie mam tutaj za dużo, mam tylko piwo, mleko. Jak działa mleko, bo w sumie nie wiem. O. Może to jest fajny efekt, ale nie sądzę, żeby to było potrzebne. Zboże zdecydowanie nie i zestawy obozowe. Mamy trzy, więc póki co nie będę kupował. Welcome. Dobra, to już było. No proszę, izbę. No i tu mam właśnie opcję odpoczynku, jeśli jesteśmy w karczmach. W tym przypadku mam do wyboru kilka. Odpoczynek z myślnika za 110 monet. Dostajemy wtedy na dwa odpoczynki. Jeden do percepcji, jeden do mechaniki. Tutaj dwa do stanowczości. A tutaj za darmo możemy spać i nic nie dostajemy. Jako, że póki co jesteśmy na wczesnym etapie, nie sądzę, żeby statystyki były aż takie istotne. I podkreślam, gram na normalnym, kiedy ja zazwyczaj próbowałam na trudnym chyba, czy wysokim, nie pamiętam, jak się to nazywa. Wiem, że ten normalny tutaj jest średni, ale mniejsza z tym. To wezmę po prostu noclegownię. I proszę, mam jakieś dziwne... Nawet nie wiem, co to ma być. Twój sen jest niespokojny i pełen majaków, syków, szeptów i duszących obaw. Otwierasz oczy, spodziewając się przebudzenia i znajdujesz się przed drzewem wisielców w złoconej dolinie. Dźwięk skrzypiących sznurów narasta w twojej głowie, aż w końcu staje się ogłuszający. Z jednej z gałęzi zwisa stara, krasnoludzka kobieta, której twarz skurczyła się do środka, jakby spleśniały owoc. Jej głowa zwisa bezwiednie, przechylona w jedną stronę. Kiedy na nią patrzysz, zdaje się, że krasnoludka zaczyna się zbliżać. Robi się większa i większa, aż w końcu znajduje się ledwie parę cali od twojej twarzy. Nagle podnosi głowę i otwiera oczy. Są one puste, a widoczna w nich rozległa nicość sprawia, że żołądek podchodzi ci do gardła. Jej usta zwolna otwierają się i cuchnącym huchem wypowiadają jedno słowo. Widzący. Zrywasz się ze snu, nadal czując w nozdrzach smród oddechu krasnoludzkiej kobiety. Twarz masz zaloną potem, który spływa w obfitych kroplach. Twoja skóra jest wilgotna od stóp do głów. Pamiętasz tę kobietę. Pamiętasz, że widziałeś jej gnijącą twarz, kiedy rozmawiałeś z sędzią. Nazwał ją animantką. Chociaż przepełnia cię to powodującym dości lękiem, czujesz dziwną potrzebę, żeby zobaczenia jej ponownie, choćby po to, żeby się upewnić, że rzeczywiście jest martwa. No. I w ten sposób zakręciła się oczywiście dalej fabułka. Okej, nie wiem, co się stało, ale dziwnie szybko mam wczytywanie. I dziwnie ciemno tu jest. Nawet jak na sytuację, która teraz powinna być pory dnia w sumie. Wiesz, która jest? Czwarta. A, dobra, to jest wcześniej poranek jeszcze. Dobra. Ale zanim coś... Widzicie? Coś się tutaj zmieniło. Jednak zanim zajmę się tym wszystkim, to warto by było zebrać... Zebrać mech. I dobra. A więc mamy tutaj tą krasnoludkę. A właśnie, jak widzicie, Caldara de Brenzi, czy jakoś tak... Beranzy, dobra. Przesadziste, spuchnięte zwłoki starszej krasnoludzkiej kobiety zwisają z cienkiej, poskręcanej gałęzi, wygiętej pod ciężarem stryczka. Puchnięta i zasiniała skóra szyi jest miejscami przecięta niczym materiał przytarty przez mole. Opuchlizna wychodzi poza podtrzymujący ciało sznur.
a pozbawiona życia głowa kołysze się sztywno od podmuchów wiatru. Zauważasz wokół niej nikłe lśnienie, które wprawdzie nie rozświetla otoczenia, ale emanuje łagodnym ciepłem. Masz wrażenie, że możesz go dosięgnąć i dotknąć, nie rękoma, ale jakąś cząstką siebie, która pozostaje poza wymiarem tego świata. Dosięgnij duszą kobiety. Bierzesz głęboki wdech, oczyszczając umysł, skupiając się na zadaniu. Wdychając powietrze, czujesz, że twoja świadomość przemieszcza się ku wiszącej kobiecie, a ty nagle postrzegasz przestrzeń pomiędzy wami w nowy, nieznany ci sposób. Kiedy docierasz wystarczająco blisko, by sięgnąć jej duszą, przez twój umysł przychodzi nagły wstrząs, dźwięczna, elektryczna fala obrazów, słów i dźwięków. Bezwiednie zamkasz oczy i czujesz, jak wyciąga cię w głębszy stan świadomości. Gdzieś w przestrzeni zajmowanej tylko przez ciebie i wiszącą kobietę. Kiedy znowu otwierasz oczy, kobieta patrzy na ciebie oczami spowitymi mleczną mgłą. Jej ciało, zwisające z drzewa, wyrastającego z mglistej pustki, kołysze się w podmuchu wiatru, których nie czujesz. Kobieta uśmiecha się do ciebie i pozdrawia cię wolnym skinieniem głowy, powodując trzeszczenie sznura. Have you come here for me, dear? Or have you gotten lost? It is both, I think. Yes? Mam jakieś zwidy? No, I think not. A pity that. It would be simpler. A mercy even. To not have to wander anymore, no? Alas, we are here, you and I. Wherever here may be. Ja jakim cudem może ze mną rozmawiać? Is that what we're doing? Perhaps it just seems that way. Perhaps it is the easiest way for your mind to make sense of it. I think it is a very good choice. Chyba udało mi się przeżyć Beywick. Wiesz może dlaczego? Did you now, dear? My, that would be something, wouldn't it? Could be luck, could certainly be. A storm can be a careless thing. Or maybe it got its hands around your soul but couldn't pick it up. A soul can be heavy if it stayed in one piece through its time. Strong souls, we call them in the trade. Called, I mean. Called them. Those days are all behind me, no? Mówisz, że dusze się czasem rozpadają? Oh, yes. Entropy. Rima Gan's work. We know little of why or how. We lose pieces of ourselves when we die and pick up pieces of others when we are born again. But less than what we lost. We tried to stop it with the animantic sciences, but with little success. No, no. A very small few resist Rimargan's influence and stay together through some force of defiance, at least for a time. But they all succumb eventually, I think. Muszę zrozumieć, co się ze mną stało. Przytakuje, a na jej twarzy maluje się współczucie, jakby pocieszała dziecko. The world looks a little different than it used to, is that it? Feels like you're noticing things for the first time that have always been there. You have seen past the shroud. It only takes an instant. Your soul remembers, yes? Remembers how it sees when it leaves the body, like being reminded of a dream you had forgotten. You are a watcher now, and a watcher you will stay. Czym jest widzący? What indeed? Long hours have many animancers spent studying such things. Not I. Not I. I'll tell you what I know, though, since fair is fair. And here we are, visiting, you and I, and it reminds me of better times. Souls pass on. Some say through Odra stones, which are the blood veins of the world. They leave the world for a time and are reborn into it, sometimes more than they were before. But
usually less and seldom the same. For all souls, there is a time where they do not live, yet have not passed on. And those souls roam the world, same as you or I, either living or lost. But no one sees them because they have forgotten how. A watcher sees, though, knows what to look for. And sometimes they know a person just by looking at them. Know where they've been in ages past when their bodies were other bodies. See memories even their honor can't recall. A wonder to behold when all goes well. A wonder! Co to znaczy, jeśli wszystko idzie dobrze? Oh, nothing to be afraid of, I'm sure. It's just much to take in for some. Sometimes there's trouble sleeping or other difficulties. Aha. You should see old Meerwald. He could tell you much more than I. A watcher just like you. Helped many in his day. Took up in an old keep no one would claim. Not far, not far. Kadnua, beyond the Black Meadow. He will welcome the company. Okej, no więc Kadnua. Goodbye, żegnaj. My dear. It was lovely visiting. Radara zamyka oczy, a jej głowa opada na pętla. A nad pętlą, dobra. Otoczenie sączy się z powrotem w twoje pole widzenia. Jakby tylko na to czekało w jakimś nieznanym miejscu. Otrzymujemy tygiel duszy. Bardzo ciekawa zdolność, powiem wam szczerze. I ekskluzywna dla naszej postaci. Alot spogląda na ciebie zwężonymi oczami. Dobrze się czujesz? Wydajesz się być zagubiony. Tak, wszystko w porządku. Dobrze wiedzieć, ale może mi powiesz, o co chodziło? No niestety musimy. Jestem widzącym. No proszę. To ciekawe. Rozumiem, że to wyjaśnia, jak udało ci się przeżyć Berwick, Tak czy siak, dziękuję za szczerość. Skoro podróżujemy razem, takie rzeczy warto wiedzieć. Dobra, ruszajmy dalej. Poziom trzeci. I jakiś gościu się do nas odezwał. Z wiatrem dobiega cię zapach dymu z fajki, słodkawy i ziemisty. Wypatrujesz źródła dymu i po chwili dostrzegasz postawionego mężczyznę z włosami koloru słomy, opierającego się o kamienny mur pokryty mchem. W ustach ma fajkę, którą przytrzymuje masywną dłonią. Patrzy ci prosto w oczy, ale bez wrogości. Obdarza cię dziwnym uśmieszkiem. 17 and a half. O czym ty mówisz? 18 of them. Well, last I counted, anyway. Tym właśnie miejscowi zajmujesz się dla rozrywki. Name's Adair. Though to the people around here, might as well be 19. Don't think I'd put you much higher than 22, 23 tops. You look like the sort that likes to get involved. Mówiłeś coś o kaslądzkiej kobiecie? You were trying to figure out whether to count her as a full person. I think you oughta. Dlaczego sądzisz, że interesowała mnie krasnoludzka kobieta? Przygląda ci się przez chwilę, unosząc brew, po czym uśmiecha się szerzej. I was smoking over here, saw you staring at her. Twice I refilled my pipe. You never so much as blinked. Your mouth was so slack, I took you for a Radric at first. Ostatnio nie czuję się najlepiej. Oczywiście, wszyscy miewam gorsze dni. Kiedy to przez dłuższy czas gapimy się na zwłoki bez mgnienia okiem. Wiesz, kim jest widzący? Best not use that word round here. Could be any number of Radric bootlickers within earshot. Ciphers, animancers, watchers. Same thing in the eyes of folks round here, Radric especially. They come to these parts all the time with their cures, preying on the desperate. None of them are who they claim to be. No niestety. Of course, seeing you with that funny look, I'd be halfway inclined to believe you were having some kind of communion with that dwarf. Either case, maybe I'm not 19 after all. No offense. Mhm.
Nie obrażam się. To dobrze. Kiedy kogoś tu wieszają, nie robią tego z przyczyn osobistych. Muszę sobie o tym ciągle przypominać. The town's had it in for me for a long time now. Only fellow who ever stuck up for me, well, he's number 18 up there. My headman on the farm. Used to be my captain during the war. Jakiej wojny? Wojny Świętego, jednej z mojego życia. Koleś uznał, że jest żyjącym wcieleniem Eutasa. Obalił władzę w Red Crest i ruszył na Jeleniobrze. Przywitaliśmy go więc po jeleniobrzku. To znaczy jak? We blew him up. Wspaniale, po prostu no... Jest tu człowiek, mówi, że jest po prostu Bogiem. A my go wysadzamy tak po prostu. Ciekawy jest ten świat, muszę przyznać. Mam jeszcze inne pytania. Czemu powiesili twojego przodownika? Mieszał się. Redrick przysłał kogoś, któregoś dnia swoich ludzi. Powiedzieli, że dobre źródło odnoszą, iż ktoś w wiosce współpracuje z Kloskiem, planując obalenie Redricka. Powiedzieli, że jeśli się nie przyzna, powieszą nas wszystkich. Nikt się nie przyznał. Wtedy Svitin, mój przodownik, wstaje i powiada, że to on. Uwierzyli mu na słowo. Musiało do tego dojść, prędzej czy później. Jeśli nie za knowania przeciwko Redrickowi, to za to, że stanął w mojej obronie. Co twoja wioska ma przeciwko tobie? That's what it comes down to. Used to be a lot of Aethys worshippers in Gilded Vale. That Miss Rocks over there, there was a temple to him, to give you some idea. No, okay. One day, somebody named Widewind shows up on Deerwood's doorstep. Says he's the living flesh of Aethys. Got an army with him. Suddenly, Aethys isn't so popular in these parts. My brother Woden and me, neither of us believed it. No way was that Aethys. He enlisted, then I did too. But, he didn't make it back. After the war, people took to punishing Aethys worshippers, accusing them of treason. Got real ugly. Especially after the legacy started. Folks needed someone to blame. I was safe because I fought, but then this rumor starts that my brother, that he was on the wrong side. And I wasn't so safe anymore. Until my headman stepped in and said they'd have to hang him to get to me. Seems that's no longer a concern. Of course, the townies don't do the hanging these days, but when Raedric's men come, they got no problem doing the pointing. Rozumiesz już, czemu chciałem się stąd wydostać. No cóż, skoro jesteś następny w kolejce do powieszenia, to co ciągle tu robisz? Głównie piję. Tak naprawdę to jestem na wylocie, tylko no nie mam jeszcze pomysłu, dokąd się udać. Nie ma zbyt wielu miejsc, w których nie łączą dziedzictwa z samym Weidwenem. Możesz podróżować ze mną. Dokąd zmierzasz? Do miejsca zwanego Caednula. Jestem stary widzący, który być może zdoła mi pomóc. I remember hearing something about that years ago. He tamed that place. People would seek him out for all kinds of things. Troubles of the soul, questions for the departed. Of course, that was back when you didn't have to say watcher with a hush on your breath. A man such as that, there'd be things I'd want to ask him. I don't know why I never thought of it before. Not sure how I feel about setting out with a stranger, and a strange one at that. But truth be told, you might be the only one in town who wouldn't feel some relief seeing me swing from that tree. To naprawdę dobry powód. All right then, guess I'll do some sightseeing. As long as you're not the one picking the sights. Dobra, no to ruszajmy. I w ten oto sposób mamy kolejnego towarzysza. I oczywiście poziom do rozdania, więc dobra. Pierwsza rzecz. Zdecydowanie muszę te dwie funkcje sobie podnieść. Atletyka i przetrwanie. I jako, że mamy poziom trzeci, zdobywamy zaklęcia drugiego stopnia, jeśli chodzi o druida. Naprawdę ciekawe, powiem szczerze. Głównie będę ich stosował w krytycznych sytuacjach, jak już wspominałem, bo jednak lubię oszczędzać. Ale to nie wszystko. Nasz drogi kolega też tutaj. Będzie trzeba mu dać jak nic po prostu później. Trochę zwojów, bo zwoje pozwalają właśnie dzięki wiedzy rzucać zaklęcia, wiecie, tak darmowo. No i też zdobywa drugi poziom, jak widzicie.
W jego przypadku... Ściana obraz? Mhm. Dobra. Jeśli się nie mylę, jak to działa, to może się przydać? Nawet bardzo, żeby on był po prostu... Jak to się nazywa, że po prostu, wiecie, był bezpieczny. I krępująca sieć. Niby to jest tylko nieuruchamianie. Ale może być naprawdę cenne w niektórych sytuacjach. Przekonacie się o tym może niebawem. Zrobionym. No i oczywiście został jeszcze EDR, który akurat jest w tym przypadku do no wiecie, dwa poziomy za nami, więc najpierw tak. Pierwszy poziom cały w atletykę, drugi będzie w przetrwanie. Teraz tak, zdolności. Szybka regeneracja. Szczerze, to jest bardzo dobry wybór, ale najpierw bym chciał sprawdzić, czy... Dobrze, pamiętam odpowiednio. Na siebie odbicie tarczą, plus 6, premia do odbicia. I premia do odbicia zapewnia na przestarcie dosyć też refleksu. Inaczej mówiąc, robimy z niego obrońcę. I będzie po prostu bardzo wytrzymał dzięki tarczy i temu, że będziemy miał też dobry refleks. Więc najpierw to. No wiem, że może nie jest to najlepszy wybór, ale moim zdaniem jest to istotne, jeśli chcemy, żeby przeżył. Przetrwanie też trzeba będzie mu jak nic zwiększyć. Głównie potrzebuje co prawda jedynkę, ale ja tam wolę mu dać jak najwięcej, wiecie, żeby tą jedynkę potem nakładać w dużo wyższym stadium. I teraz dobra, postawa obronna. Mniejsza celność, większe odbicie. Bardzo fajne. Ale powiem szczerze, na razie nie. Tutaj mamy trochę zmniejszenie odbicia, ale więcej przeciwników może być, powiedzmy, powiązanych z nim podczas bitwy. Ale ja jednak proponowałbym właśnie pewny cel. Bo nie dosyć, że jest to bardzo fajna zdolność sama w sobie. To proszę, zamiana 20% drażnić na trafienia, czyli słabych trafień na standardowe i minimalne obrażenia 20% większe. Tego, że on będzie głównie używał tarczy jednej broni jednoręcznej, jego obrażenia nie będą należały do najlepszych. A w ten sposób możemy chociaż się trochę wyrównać i proszę. Mam naszą drużynę. Więc tak, w ogóle nie moglibyśmy się już udać dalej. Jednak zanim to wszystko, to chciałbym wam trochę omówić szczegóły, jak działają magowie oraz pokazać coś bardzo fajnego, jeśli chodzi o Edera. Więc tak, jeśli chodzi o magów, mają te swoje czary, ale tak naprawdę jest to tyle ciekawie stworzone, że nie muszą oni zawsze mieć tych czarów, które się wybiera na poziomie. Właśnie jak widzicie tutaj na przykładzie tego, magowie korzystają z grimoire'ów, książek inaczej mówiąc, które pozwalają właśnie wybierać czary konkretne, które się posiada, a oczywiście podczas gry da się znaleźć ich więcej, przez co niejednokrotnie okaże się, że daje im na to. Można spotkać książkę z czarami, które są idealnie dostosowane do jakiejś sytuacji, tym samym zwalniając maga z konieczności, no, uczenia się ich za poziomy. Plus zawsze można się uczyć zaklęcie tak po prostu, powiedzmy, na stałe, żeby móc sobie potem wrzucać do dowolnych książek za złoto tutaj. Widzicie, 100 złota i można się nauczyć wtedy zdolności. Ja jednak tego na razie nie będę robił. I oczywiście magowie też mają użycia zaklęć. Oni mają w konkretnych użyciach na poziom, jednak właśnie nie poznają sami z siebie wszystkich zaklęć, które wybrane. I cóż, jeszcze na szybko powiem tylko, że patrzcie, dosyć fajną ma zbrojkę, jeśli chodzi o wszystkie efekty. Odzyskiwanie gotowości jest 30%, to standardowo jak na obecny moment. Jego zbrojka swoją drogą jest przyrównywalna do tego, co ja mam. Ale ma właśnie ciekawą właściwość nadzór, przez co jego wszystkie obszary zdolności będą większe. Znaczy mówiąc, jeśli będę chciał rzucać idei na tą pajęczynę, to na większym obszarze będzie pajęczyna działała. Ale przejdźmy dalej, pomijając to wszystko. Jeśli chodzi o Edera, nie ma co tutaj dużo mówić. Fajna broń była szabla. Standardowa tarczka, która trochę obniża właśnie celność, ale daje dużo do odbicia. Właśnie zobaczcie, 57 odbicia. Przecież kiedy ja mam 39, ale to ma 19. Ale to nie to jest najlepsze. Tu mamy najwspanialsze po prostu, co istnieje. Jego zbrojka przyznaje druga szansa przy utracie przytomności, użycia i jeden przed odpoczynkiem. Inaczej mówiąc, kiedy raz nam padnie, podniesienie jest 30 punktów wytrzymałości. Super, bo ciężej go zabić dzięki temu. I przy okazji ma dosyć fajne właściwości, jeśli chodzi o wszelkie maści, sprawy obronne. Ale tym się nie zajmujemy teraz. Jak to działa, to może zobaczycie kiedyś, o ile będzie konieczność. I właśnie jeszcze, dopóki pamiętam, co... Jak to u niego z tym wszystkim? Hart ma bardzo dobry refleks, lepszy niż ja, tylko wolę gorszą, więc pozwólcie, że na razie zostawię.
jak jest. I przydałoby się już też robić, powiedzmy, własnoręczne wszystko. Dobra, to zrobię tak i tak. Jako, że i tak będę, chociaż nie, może tak bardziej. Wiem, że dziwne, ale po prostu chcę, żeby zawsze EDR był tym pierwszym. Ja mogę być blisko, bo i tak będę się prawdopodobnie przemieniał w kota. No, Alot, to Alot. Nie chciałbym, żeby jednak został łatwo zabijany. I cóż, mamy drużynkę zebraną, to teraz przydałoby się zająć odnalezieniem kucharza i wiem, że jeszcze wątkiem głównym parę innymi sprawami. Ale jak mówię, najpierw chciałbym wam pokazać, jak zająć się tym kucharzem, parę rzeczy. I może nawet zmierzyć się z tym całym niedźwiedziem, który ponoć zabił jednego z tych wieśniaków. Tak więc idziemy do Leśnego Jaru. I jednocześnie ogłaszam wszem wobec, że na tym niestety kończy się odcinek. Wiem, że strasznie nudny, dużo gadania i w ogóle, no ale... No niestety, tak kolej rzeczy, jeśli chce się po prostu robić takie rozgrywki jak ja, żeby nie wycinać, wiecie, jakichś tam elementów, pokazać wszystko, żeby potem nie było niejasności, czemu coś się dzieje. Bo wiem, że mógłbym większość dialogów wycinać czy coś, albo nie czytać, czy coś tylko przeklikiwać. O, swoją co tu mamy, zwój oplątania, zestaw obozowy i srebrne... To są lustrze, które są warte 3 monety. No, więc ogólnie mamy w ten sposób już zebrane trochę. Mamy wóz, jak można się spodziewać. Wóz prowadzi w miejsce, w którym prawdopodobnie znajdziemy naszego kucharza. A i właśnie mieliśmy kończyć, ale jakoś tak nagle stwierdziłem, że jeszcze nawet w sumie nie wiem co, więc no powiedzmy, że po prostu pokażę wam delikatnie walkę. No i tak, jeśli chodzi o Edera, nic dodać, nic ująć, po prostu zwykłe ataki plus przewracanie. Ale jak już też mówiłem, ma parę ciekawych zaklęć, ale wolę tego nie stosować. W większości bitew będę używał uderzenia grimoire'em bądź magicznego ataku. W tym przypadku bardzo fajna zdolność, rzuca się to po prostu. I jak się to rzuci, to... No oczywiście obrażenia. Natomiast ty, mój drogi koleżko, chcę się kotem. I w sumie nawet nie ma co, już tylko to delikatnie, nie można tego rzucić. Właśnie delikatnie chciałem poprawę. I proszę. Wilczek pokonany bez zadrapania? Chyba. No niestety, nie było to zbyt imponujące starcie. Ale no. Reszty nie będę pokazywał, tak samo jak kucharzem zajmiemy się kiedy indziej. Zobaczyliście mniej więcej działań drużyny i to jak teraz jest easy. No i niestety, chciałbym wam pokazać więcej, ale tak mam 42 godziny, mam jakieś godziny, minuty materiału, co oznacza, że pewnie na YouTube będzie to wrzucało ponad godzinę z moim internetem z drewna. No, jednak potrzebuję dobrze działającego internetu za chwilę, więc no, muszę szybko wrzucać. No i dobra, już nie będę więcej przedłużał, mam nadzieję, że wam się podobało mimo wszystko. I do zobaczenia już w następnych epizodach. No i trzymajcie się. Hej, hej.